10 kontrowersyjnych scen z kreskówek, 10 debata, serial South Park, amerykański serial animowany dla dorosłych. Ostrzegam, większość pozycji z tej listy będzie należała do tego serialu, bo jest po prostu dziwny. Na pierwszy ogień idzie debata Trump kontra Hillary Clinton. Powstało wiele parodii tego wydarzenia, ale chyba na szczególną uwagę zasługuje właśnie ta, którą teraz wam prezentuję. And unlike me, she's actually capable of running this country. My opponent is a liar and he cannot be trusted. No! Oh my god, she is such a turd sandwich. It's very weird and her advisors probably... My opponent is a liar and cannot be trusted. Why the did it have to be her? I am so 9. Śmierć Simpsonów. Simpsonowie to amerykański animowany serial komediowy dla starszej widowni. Każdy odcinek zaczyna się jakimś gagiem, a w jednym z nich skonfrontowano tytułowych Simpsonów z bohaterami serialu Rick and Morty. Jak się zakończyło ich spotkanie? Oczywiście śmiercią rodziny Homera. Oh my god, Morty, what did you do? You killed the Simpsons, Morty! Go, look at the baby one. Oh my god, 8. Bin Laden i ponownie South Park. Zresztą teraz będą aż 3 sceny z tego serialu pod rząd. South Park to serial, który absolutnie nie zna granic i żartuje z najbardziej niepożądanych i kontrowersyjnych rzeczy, jak na przykład śmierć Bin Ladena. Jeśli ktoś jest ciekawy, jak zginął arabski przywódca, to zobaczcie sami. Only folks with differences. Oh, shit, I got you, good, you fucker! Obama! Woo! We did it! We effing did it! Yeah! 7. Steve Jobs. South Park nie oszczędził również jednego z największych myślicieli współczesnego świata. Steve Jobs i jego iPhone został utożsamiony z kultową ludzką stonogą. Co z tego wyszło? Bardzo proszę. You want out? Are you saying you want out? Fine, you don't want to be part of this? Then just sign right here. Sześć. Masturbacja. Jeśli jesteśmy w temacie poruszania ciężkich tematów przez South Park, to trzeba wspomnieć o jednej z najbardziej obrazobójczych scen w tym serialu, a mianowicie masturbacji. Niby taka zwykła czynność, a jednak pokazana dosłownie. Bardzo dosłownie. Japanese girls puke in each other's mouths. Pięć. Kurt Cobain. Amerykański serial animowany stworzony w 1999 roku to Family Guy, w którym pojawia się postać Kurta Cobaina. Ale nie w byle jakiej sytuacji, bo w momencie samobójstwa. Jeden z bohaterów przenosi się w czasie i trafia na tragiczny moment. I wiecie co? Ratuje mu życie. Zobaczcie. Excuse me, Mr. Cobain. Look, I know you're depressed. Made some bad choices with women, but there's another way. Häagen-Dazs. Lots of Häagen-Dazs. Well, let's see if it worked. Here we go. Ha! You're still alive, you fat... 4. Britney Spears. Jak jesteśmy w temacie samobójstw, to ponownie South Park i tym razem nie Kurt Cobain, ale Britney Spears. Jeśli można uratować komuś życie, to czemu nie można kogoś innego zabić? Trzy. Szczury w... wiadomo czym. Kolejna abstrakcyjna wizja South Park. Historia szczura, który podróżuje mrocznymi tunelami, poszukując... Kurde, no zobaczcie sami.
2 niemiecki autobus. Postacie z Family Guy trafiają na wycieczkę do Niemiec, gdzie nagle odkrywają, że można tam się dowiedzieć wszystkiego o ich przeszłości, z wyjątkiem magicznego okresu, w którym rządził Adolf Hitler. A kiedy zaczynają poruszać ten temat, dowiadują się o ukrytej niemieckiej naturze. Can't just ignore those years. Thomas Mann fled to America because of Nazism's stranglehold on Germany. Nope, he left to manage a Dairy Queen. A Dairy Queen? That's preposterous. I will hear no more insinuations about the German people. Nothing bad happened. Sie werden sich hinsetzen. Sie werden ruhig sein. Sie werden nicht beleidigen Deutschland. Is that a beer hall? Oh yes, Munich is renowned for its historic beer halls. Jeden noworodek, na koniec South Park. Jaka jest recepta na młodość? Gluten? No jak tak na nią patrzę, to chyba nie. Operacje plastyczne? Oczywiście, jeśli tylko lubimy półmózgi. Twórcy South Park znaleźli prawdziwą receptę na młodość i siłę, a są nią noworodki. A jeszcze przed obejrzeniem tej sceny zadajmy sobie pytanie, jaki jest morał? Otóż taki, że twórcy wolno więcej i nieważne co mówi, co pokazuje, to jest jego dzieło i nieważne czy tyczy się to kreskówek, filmów, koncertów czy YouTube'a. Tak jest i tak powinno być. Dobra, South Park i noworodek.